Jak rozpoczęła się pańska przygoda z podziemiem antykomunistycznym? No muszę tu zacząć od tego początku, bo moja przygoda z działalnością taką, co nazwać, opozycyjną wobec istniejącego stanu rozpoczęła się dopiero w ostatnim roku okupacji niemieckiej z powodu mojego jeszcze młodego wieku. Miałem brata starszego, który założył podziemną drużynę harcerską, która w ramach Szarych Szeregów działała. Nastąpiło tak zwane wyzwolenie i zobaczyliśmy, co się zaczęło dziać. Jak szczególnie kierownictwo naszej drużyny z moim bratem zobaczyli, że zaczynają działaczy podziemia, AK-owców, innych ludzi aresztować. I to bezprawie, które się zaczęło szerzyć, i działalność Urzędu Bezpieczeństwa. W takim razie postanowiono w naszej drużynie, że się nie ujawniamy. I przeszliśmy do konspiracji tak zwanej drugiej, jako zbrojna drużyna harcerska. Ja należałem do zastępu Bobrów jako najmłodszy z tego zastępu, tej drużyny. Starsi koledzy przy swoich akcjach wykorzystywali nas na tyle, że do takich najmniej niebezpiecznych zadań. Polegały one na obstawie, przenoszeniu broni, meldunków, pisania haseł na murach, roznoszenia ulotek, a że to wszystko było potrzebne, jak na przykład taka obstawa czy coś, to jest dowód, że na kilkadziesiąt akcji różnego typu i dosyć niebezpiecznych naszych kolegów nie było żadnej wpadki. A były przecież niełatwe warunki działania, bo to była inna forma po prostu walki, nie ta, co w lasach, tylko tu trzeba było normalnie pracować, uczyć się i żyć, i jednocześnie konspirować. No i tak to się zaczęła ta moja działalność. Jakby pan mógł wymienić jakieś akcje, w których pan brał udział? No, trudno tu tak wszystko przywrócić pamięci, ale jedną z co mi przychodzi na myśl była mianowicie sprawa obstawy naszego, bym to nazwał, poligonu, któryśmy mieli w jednym lesie, gdzie odbywaliśmy szkolenia pod względem użycia broni i innych rzeczy. Trzeba było to też obstawiać i mieć to na uwadze i odpowiednio w razie czego dać znać, bo przeciwnik czuwał. Następne było takie, że przez dwie czy trzy nocy sylwestrowych nasi koledzy witali ten nowy rok, rzucając granat pod gmach UB, który się mieścił w rynku, żeby im dać znać i tego. To niezwykle podnosiło na duchu mieszkańców, cośmy mogli później, mogli w rozmowach, słysząc, co ludzie opowiadają, mogliśmy oceniać. No, oczywiście
granatem z pewnej odległości rzucali ci starsi koledzy, lepiej zbudowani. No a myśmy znowu musieli obstawiać teren, żeby nie doszło do wpadki. Na jeszcze groźniejsze tego to nas starsi koledzy z zastępów tego Rysiu specjalnie nie angażowali, a robili dużo właśnie propagandowych rzeczy, a związanych z bronią, jak rozbijanie gmachów PPR, rozbrajanie posterunków milicji i zdobywanie broni. To później przeniosło się z terenu powiatu mieleckiego do Krakowa. Ze względu na to, że ci starsi koledzy wyjeżdżali już na studia, no i tam ta działalność występowała. To były najgorsze czasy stalinowskie. Aresztowania, skrótobójcze mordy, szczególnie na PSL-u działaczach. Także, no a myśmy, jakby to powiedzieć, przeciwdziałali temu i spotykało się to z niezwykłą aprobatą, co było nawet, ja to sięgnę do końca, co było nawet to po prostu odczute na procesie naszym, który w 2 latach były pokazowe procesy w Krakowie, gdzie wszyscy świadkowie tych wydarzeń postronnych to złego słowa nie powiedzieli. Złego słowa, przeciwnie, jeszcze mówili, że tak, że tu, żebyście zabezpieczyli dzieci, bo będzie teraz wybuch granatu, jak tam rozbijali ten gmach PPR ówczesnego tego. Także to się troszczyli. Także po tym można było poznać jeszcze, mimo że to też było jeszcze 52 rok, to też okres największego terroru stalinowskiego. Pański brat miał być skazany na karę śmierci w tym procesie. Jak ten proces, jak cała wsypa wyglądała z pańskiej perspektywy? Więc oni najpierw wzięli tych, co największy udział mieli. No to był ten pierwszy proces pokazowy, później drugi. No w atmosferze bardzo napiętej, no ja jeszcze siedziałem w tym czasie, nie byłem dopiero na tym drugim, więc prokurator żądał kary śmierci. Ale na szczęście niezwykle świetny obrońca, Libeskind się nazywał, też świetnie bronił, powiedział zdanie, że ci ludzie nie splamili się krwią. Najpewniej dzięki temu dostał dożywocie, a inni tam koledzy 15, 12 i tak dalej lat po październiku został zrehabilitowany i wypuszczony i koledzy też i tak dalej, na szczęście. No najważniejsze, że nie dostał w ten czas ten wyroku śmierci, bo by od razu tego wykonali. A jak wyglądała ta wpadka? Wpadka nastąpiła właśnie zupełnie przypadkowo. Mianowicie przy przygotowywanej akcji w Warszawie jeden z kolegów przenosił w walizce broń. I pech chciał, że jakiś milicjant zainteresował się tą walizką. I kazał ją otworzyć i tak dalej, no więc wpadka. Ten kolega zaczął uciekać, ale tamten bez próby, załóżmy, złapania, dogonienia, zaczął strzelać, no i niestety to była jedna nasza ofiara, że poległ nasz kolega w Warszawie.
niezwykle bojowy i dzielny człowiek, ale pech chciał też, że miał adres jednej z koleżanek, gdzie tam miał przesłać, już nie pamiętam, jakąś wiadomość czy coś. No i ci po nitce do kłębka doszli do tego. A ponieważ to była ciężka sytuacja, że w takim małym miasteczku jak Mielec, no trudno było zginąć w tłumie. I ci łowcy przypuszczam, że tu brat z kolegami, bo to daje się poznać tego, coś robią nielegalnego, ale nie mieli dowodów. A drugi pech chciał, że w jednej melinie broni, takiej altanie w ogrodzie, dzieci się bawiły i gdzieś załamał się ten daszek drewniany i ta broń się wykryła, no dzieci tam powiedziały starszym, no oczywiście tego. I jako jest następny dowód, że to nikt inny, tylko jak oni to określali, banda Umińskiego musiała to być własne, znaczy to była jej broń. No i tak to później wszystkich wygarnęli, niestety. Ale właśnie tylko przez przypadek, a przez, trudno policzyć i określić, kilkadziesiąt akcji przecież różnego typu i dosyć uciążliwych, trudnych, niebezpiecznych, nie było żadnej wpadki. No. Dzięki dobrej organizacji, dzięki dobrej obstawie i wywiadowi, bo do przed każdą akcją trzeba jeszcze było przeprowadzić wywiad, a my jako młodzi najlepiej się do tego nadawali, bo starszych by tam posądzić, po co się tutaj pętasz, co tu tam robisz, tego, a my niby bawiąc się obserwowali, kto, kiedy, jak, jakie zwyczaje, jakie tam są sytuacje, kiedy najlepiej można działać. Takie moje wybrałem stwierdzenie, że tam, gdzie walka o niepodległość się toczy, tam się rodzą później oceny wysiłku i efekty walki. I tak jakże pasują do oceny walki żołnierzy niezłomnych, wypowiedziane przez przywódcę powstania węgierskiego z 1848 roku, Lajosa Kossutha. Nie zwyciężyliśmy, lecz walczyliśmy. Nie złamaliśmy tyranii, lecz powstrzymywaliśmy jej pochód. Nie obroniliśmy kraju, lecz broniliśmy go. I kiedyś, jeżeli zostanie napisana nasza historia, będziemy mogli powiedzieć, że stawialiśmy opór. To było naszym, jakby powiedzieć, wytyczną i tak żeśmy to na końcu ocenili. Także nie żałowaliśmy tego, co, bo spotkaliśmy się z różnymi później tego wypominaniami, czy warto było, czy tamto, czy owo, tego. Ale żaden nie żałował i do dzisiaj
co roku spotykamy się w kręgu naszej drużyny. Ubywa nas, bo to kolej losu taki jest, ale co roku się spotykamy i wspominamy. Także, jak powiedziałem, wszyscy dobrze wspominają, nie żałują i że tą cząstkę tej walki wzięliśmy na siebie i załatwiliśmy. Co, bym chciał podkreślić, nie umowa się do tej walki, którą ci niezłomni partyzanci przechodzili i którzy trwali do końca, w tym się walczyli wiele lat, aż do swojego tragicznego finału.